Materiał został opracowany w ramach projektu model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Witaj. Zapraszam do obejrzenia wideokastu dotyczącego trzeciego modułu kursu podstawy obsługi kalnerskiej. Dzięki informacjom zaprezentowanym w filmie. Zdobędziesz niezbędną wiedzę przewidzianą w tej części szkolenia. Wybranie odpowiednich kieliszków jest sprawą kluczową w zakładach gastronomicznych. Każdy element ma indywidualne zastosowanie, dlatego też o wyborze np. kieliszków lub szklanek decydować będzie rodzaj napoju. Kieliszek do wina czerwonego charakteryzuje się baloniastym kształtem, z dużą zwężającą się ku górze czaszą na smukłej nóżce, wykonany z przejrzystego szkła. Kieliszek do wody zbliżony jest wyglądem do kieliszków do wina czerwonego, niekiedy bywa bardzo pojemny, nawet do 600 ml. Typowy kieliszek do wina białego ma inny kształt niż kieliszek do wina czerwonego. Jest smukły, niezbyt duży, lekko zwężający się ku górze i na wysokiej nóżce. Kieliszek do koniaku i brandy charakteryzuje się pękatą czaszą na niskiej, masywnej nóżce o pojemności 150-200 ml. Kieliszek powinno trzymać się za czaszę, ponieważ ciepło dłoni wydobywa z napoju aromat. Kieliszki do szampana są wąskie, długie, zwężające się ku górze. Kieliszki do koktajli stoją na smukłej nóżce o kształcie odwróconego stożka, mocno rozszerzające się ku górze. Kieliszek do wódki jest prosty w budowie, przypomina szklaneczkę, jest lekko wysmuklony przy podstawie. Pojemność waha się od 30 do 60 ml. Kieliszki do likieru są niewielkie, o pojemności 60 ml na smukłej nóżce, często o bardzo fantazyjnym kształcie. Do napojów zimnych oraz do napojów mieszanych, tzw. long drinków, stosuje się wysokie szklanki o pojemności 300–400 ml, tzw. tumblery. Tumbler z grubym dnem o pojemności 150–200 ml służy do podawania whisky oraz innych wódek z lodem. Old Fashioned Rock Glass. Dużą grupę szkła stanowią naczynia do serwowania piwa, zaliczamy do nich pokale, przeróżne kufle oraz kielichy na niskiej nóżce w kształcie tulipana. Zakład gastronomiczny powinien być wyposażony również w szklanki z uchem na niskiej nóżce do kawy po irlandzku. Kucharki do deserów w różnych pojemnościach oraz szklane dzbanki do serwowania zimnych napojów. Dziękuję za uwagę i zachęcam do zapoznania się z pozostałymi materiałami dydaktycznymi, zamieszczonymi na platformie edukacyjnej.